spać przy tych hałasach. Weź walerianę. A ty? Zażyję truciznę. On uosabia szarego człowieka, takiego everymana, który nagle dostaje się w wir wydarzeń stricte politycznych. Myślałem, że może coś się stało. Nie? Nic się nie stało. Pan Ein. Tak. No właśnie, pamiętam. Trzeba mieć szacunek dla zwykłego człowieka. Poprzez dowcip, poprzez groteskę potrafi w bardzo przejrzysty sposób opisać problemy naszej uczestności. Mają tam takiego specjalistę od spraw duchowych. Naprawdę wybitnego. Przed obiadem wyjaśnia i Stary Testament, a po obiedzie nowy. Warto przyjść po to, żeby zobaczyć, pomyśleć o tym, jak nie powinno być, co władza może, a czego nie powinna. No chociaż utwór jest trochę śmieszny, trochę straszny, to on przede wszystkim wydaje mi się jakąś prawdę opowiada i warto może z taką prawdą się zapoznać, podyskutować o niej i spędzić 2 godziny w Teatrze Współczesnym.